Gladiator to jeden z tych filmów, do których chce się powracać. Świetna fabuła, mistrzowsko zrealizowana przez Ridleya Scotta oraz wyrazista i zapadająca w pamięć kreacja, jaką stworzył Russell Crowe, sprawia, że mimo dwóch dekad, jakie minęło od jego premiery, nadal z zapartym tchem śledzimy skomplikowane losy rzymskiego generała Maximusa, mimo swej woli wplątanego w krwawe rozgrywki o tron cesarstwa rzymskiego. Świetne zdjęcia i dramaturgię opowieści podkreśla niezwykle sugestywna muzyka. Niezbyt często zdarza się, żeby soundtrack z filmu bronił się poza obrazem. Tu jest jednak inaczej. Niewątpliwie spora w tym zasługa kompozytorów. Hans Zimmer i Lisa Gerrard otrzymali za muzykę do tego filmu Złoty Glob oraz nominację do prestiżowej nagrody BAFTA i Akademii Filmowej, zaś płyta ją zawierająca, pomimo niezbyt starannej edycji w Polsce, dość szybko zyskała status Złotego Krążka. Trudno się dziwić, Hans Zimmer w ciągu niemal 30 lat swojej kariery napisał muzykę do blisko 150 filmów, począwszy od dramatu Rain Man, za którą otrzymał swą pierwszą nominację do Oscara. W 1994 odebrał Nagrodę Akademii za muzykę do animowanego filmu Disneya Król Lew. Od tego momentu jego popularność znacznie wzrosła, co zaowocowało całym szeregiem atrakcyjnych propozycji. Zilustrował muzycznie takie filmy jak Karmazynowy Przypływ, Cienka Czerwona Linia, Ostatni Samuraj, Sherlock Holmes, Incepcja czy choćby wspomniany Gladiator. Przy tym ostatnim współpracowała z nim pochodząca z Australii Lisa Gerrard, kojarzona przede wszystkim z zespołem Dead Can Dance. Jej niezwykle wizjonerskie utwory, inspirowane muzyką świata, czasem średniowiecza i baroku, a czasem celtyckiego folkloru i elektroniki, a do tego nieziemski głos, bez trudu potrafiły oczarować słuchacza. Nic więc dziwnego, że już od połowy lat 90. również zyskała uznanie jako kompozytorka muzyki filmowej. Wspólnie stworzyli niesamowitą opowieść, nasyconą zarówno tradycyjnymi elementami orkiestrowymi, jak i nieuchwytnym powiewem dawnych wieków i minionych kultur. Obojgu udało się stworzyć ponadczasowe i niezwykle sugestywne tło dla epickiej opowieści Ridleya Scotta. Nie brak w nim przepychu i barbarzyństwa dawnego Rzymu, a jednocześnie nawiązań do innych kultur. Ale przede wszystkim jednak ich wspólne dzieło doskonale ilustruje zmagania głównego bohatera z okrutnym przeznaczeniem. Już na wstępie spore wrażenie pozostawia niezwykle sugestywny, ponad 10-minutowy utwór The Battle, ilustrujący w filmie scenę bitwy legionów rzymskich z Germanami. Film okazał się sukcesem kasowym, zyskał wiele pozytywnych recenzji. Pojawiały się także głosy o jego kontynuacji, jednak jak dotąd nie podjęto żadnych prac. Muzykę skomponowaną przez Hansa Zimmera i Lisa Gerrard wydano na płycie w 2000 roku. Krytycy wówczas zarzucali Lisie Gerrard muzyczne nawiązania do wcześniejszego soundtracku z filmu The Insider. Natomiast Zimmerowi po latach wytknięto zbyt czytelne inspiracje twórczością Gustawa Holsta, a zwłaszcza utworem Mars, zwiastun wojny z cyklu Planety, oraz Richarda Wagnera, tu Marsz Żałobny Siegfrieda z Pierścienia Nibelunga. Rok po premierze Decca wypuściła na rynek kolejny krążek, będący uzupełnieniem soundtracku wydanego wcześniej. W kilku utworach wykorzystano tam oryginalne dialogi z filmu, jak choćby słynne zdanie Maximusa skierowane po walce na arenie do cesarza Commodusa. Ojciec zamordowanego syna, mąż zamordowanej żony, a ja zemszczę się. Płyta nosiła tytuł Gladiator – More Music from the Motion Picture, zaś we wrześniu 2005 roku na rynek trafił Gladiator Special Anniversary Edition, dwupłytowa edycja łącząca oba wcześniejsze wydania. Muzyka z Gladiatora jest wyjątkowa, pełna ciekawej melodyki i oryginalnych brzmień czerpiących inspiracje z wielu gatunków i epok. Kunsztowne wokalizy Lisy Gerrard w takich utworach jak Sorrow, Reunion czy Elysium nikogo nie pozostawiają obojętnym, zaś udział takich muzyków jak choćby brazylijski kompozytor Heitor Pereira, który niegdyś grał w Simply Red, czy ormiański muzyk Jivan Gasparyan, współpracownik Stinga, Petera Gabriela i Michaela Brooka, dodaje jej szczególnego kolorytu. Jest to muzyka, która może swobodnie istnieć poza kadrem filmowym, jednak przeżywana w połączeniu z niepokojącym i mrocznym obrazem filmowym, dostarcza wyjątkowych i niezapomnianych przeżyć. Zawiera wiele subtelnych niuansów, w które warto się wsłuchać. Niewątpliwie jej walory w znacznym stopniu przyczyniły się do końcowego sukcesu filmu. Czytał autor.